Hej, ja jestem Jules, jest wtorek, czyli co? Kolejne ocenianie klipów. Oczywiście zwycięzcy wygrywa Pace'owa 3 dyszki, a jeżeli chcecie zgłosić swojego klipa, to zapraszam was na Discorda, jest tam kanał do zgłaszania klipów. Jednakże delikatnie zasady się zmieniają, ponieważ ostatnim razem wysłaliście tych klipów ponad 70, więc ciężko będzie mi obejrzeć w jednym odcinku 70 klipów, więc uznałem, że będę teraz to odcinek wybierać klipy, które będą lądować w odcinku. Jak coś wszystkie klipy, które wysyłacie, oglądam, no ale tylko część będzie lądować do tego odcinka i będą podlegać tej już finałowej ocenie. Jak coś, bo inaczej odcinki by trwały po 2 godziny, no bez przesady, nie? Dobra, już tyle organizacyjnie, lecimy. Pierwszy klipek jest od Ząbka Sage Main, którego myślę, że całkiem dobrze znacie. Tutaj myślę, żeby sobie zawalować tak na fejka, no ale tego ostatecznie nie zrobił. I liczymy oczywiście na jakąś bardzo fajną akcję od Ząbka. Ja na pewno jakąś ścianą zaskoczę, znaczy ja wiem, że zaskoczy jakąś ścianą, no bo już te klipy widziałem wszystkie. No, czyli będę was oszukiwać, tak? No musiałem wybrać te kilkanaście klipów. Tutaj bardzo fajny buścik ścianą, zaskakujący. Fajnie, bo sobie lepszą pozycję zajmuje. Bardzo mi się zawsze podoba, jak Ząbek gra. I ostatniego fraga, czy złapie? Uwaga, uwaga, no i złapał 4K. Naprawdę fajne, myślę, że moja ocena to będzie 8 na 10. Drugi klip należy do Akazy. Zobaczymy, co on tutaj pokaże. Piękny tapik Breacha, drugi, naprawdę bardzo ładne strzały. O ty bomby szczelasz. No szczela bomby, bardzo ładne bomby szczela. Tutaj kolejny frag, no i jeszcze 4K. I uwaga, czy będzie Asik, moi drodzy. No Asik z szeryfa, jeszcze na pierwszej rundzie Breachem. Nie stracił ani jednego HP, to jest ciekawe. Bardzo fajny klip, oceniam go. Takie 9 na 10. Teraz klip od Bertosa, Jetuva, Split. I tutaj coś, za co chcę od razu pochwalić. Tylko najpierw chcę, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Mianowicie tak, bardzo ładne pikowanie Bebejna na Splicie. Nie potrafi tego pikować. Gram w tę grę 3 lata i jej nie potrafi tej pozycji pikować dobrze. Zawsze to ja dostanę głowę, nie wiem. Powinienem poćwiczyć autentycznie, bo ja nienawidzę jej pikować, nie umiem pikować. Naprawdę bardzo ładne 4K zrobił. Zresztą walną 5 headów łącznie, że to dostała 2 heady. No myślę, że tego klipa ocenię taką 8 dam. No teraz klip od Czarny69, który od razu nas zaskakuje 3 fragami Chamberem. Naprawdę bardzo ładne fragi, bardzo ładnie z tymi fragami wleciał. Jeszcze frag na shorcie. Mamy 4K, moi drodzy. No i czy zrobi Ace'a? To jest bardzo ważne. Ejsik jest potrzebny, dawaj Ejsa. Trafik postawiony, żeby móc się tepnąć. Wie, gdzie jest już fejtka, bo użyła Siza na schody. Wilka też używa, no i moi drodzy, piękny Ejsik, no tutaj myślę, że dyszkę dam za tego klipa. Teraz, moi drodzy, embed Sowa. Rzadko się zdarzają klipy na Sowie. Nie jestem pewien, czy w ogóle widziałem klipa na Sowie jeszcze w tej serii, możliwe, że był, ale nie pamiętam. Widocznie mi mógł aż tak bardzo, wiecie, nie zapamiętałem go aż tak na to wychodzi, aczkolwiek bardzo fajny frag. Niestety od razu res poszedł, no ale dzięki temu wiecie, na co jest szansa. No szansa jest oczywiście na 6K i zobaczymy, czy Embedowi uda się zrobić 6K. Oczywiście trzymamy kciuki. Kolejny frag wleciał Reina, to nie wiadomo, na co tam się do końca patrzyła, ale spoko. Kolejny frag, już mamy Ejsika, no i musi być 6K. Nie wiem, próbowałem na 50 różnych sposobów powiedzieć mordo, ale uwaga, będzie 6K. No jest 6K, jest 6K sobą, zarąbiste 6K, leci dyszka za ten klip. Teraz, moi drodzy, Falerong, klip od Falerong'a, gra Reyną, też tak swoją drogą, jak możecie zobaczyć, troszeczkę się tło mnie zmieniło, bo jakiś czas temu kupiłem nową kamerkę. Kamerkę, jeżeli ktoś byłby ciekawy, to jest Razer Kiyo Pro. Fajna. Jak byłem u znajomych, u przyjaciół pilnować piesków, to właśnie mieli tę kamerkę. To była jedna kamerka, na którą się zastanowiłem, czy ją po prostu kupić, i się bardzo dobrze tam sprawowała, więc sobie ją kupiłem. Kupiłem LEDy. Jak możecie zobaczyć, też fioletowe tło jest, naprawdę fajnie się spisują. LEDy z Actiona, od razu wam powiem. Jak coś, to nie jest w ogóle lokowanie produktu, się nie skupiłem na klipie, więc może skupmy się na klipie. Najpierw frag na shorcie tutaj wleciał. Oczywiście Reyna ucik fajnie użyty. Dobry dismiss. Kolejny frag, zaraz skończę to, co mówiłem, tylko fajnie będzie ten klip ocenić. Trzeci frag, bardzo fajny, również wleciał. No Reyna na ulcie, to jest pierdzielony tank, umówmy się, to jest po prostu tank, nie? Czwarty frag, no i został tutaj ostatni do zgarnięcia, leci fleszyk i uwaga, no jest Ejsik, bardzo ładny Ejsik. No myślę, że dam 9 z ten klip. Teraz, moi drodzy, Franco, również Reyna i po prostu Perl tym razem. Przywieszka platyny, to nam coś mówi mniej więcej, na jakim poziomie on gra. No ale właśnie coś, co chciałem powiedzieć, to inwestuje pomału w sprzęt, w coraz lepszy
lepsze, żeby to lepiej wyglądało. Myślę, żeby sobie jakiś neon na ścianę kupić, ale tak, LEDy są z Actiona, jak coś to nie jest nic sponsorowanego tutaj po prostu. Mówię wam bowiem, żebyście zadawali pytania. Bardzo ładny tapik swoją drogą. Za stówkę jakoś te LEDziki 5-metrowe to mi starczyło tak, żeby oświetlić jedną stronę i cały sufit do końca, więc idealnie akurat tak jak chciałem. Kolejny bardzo ładny tapik swoją drogą i kolejny bardzo ładny tapik, moi drodzy. O, bardzo fajny dismiss, mógł złapać przewagę na tym na plecach, no bardzo fajny klip, podobał mi się, no dam dziesiątkę, no. Teraz klip od Haymano, Raid Kiczki, ja wiem co tutaj się stanie, zaraz zobaczycie, ale tak, właśnie myślę, żeby sobie jakiś non kupić, żeby trochę te tło ze sobą gdzieś troszeczkę uzupełnić, to nazwijmy. Myślałem, jeżeli by ktoś chciał mi zrobić jakiegoś fanarta, czy coś narysować, czy coś, co by fajnie na ścianie wyglądało, to może się do mnie zgłosić na Instagramie, słuchajcie. I nie wiem, tam mogę zapłacić na przykład za przesyłkę, nie? Myślę, że byłoby spoko. W ogóle właśnie coś, co na tym klipie, słuchajcie, ten klip jest w ogóle porównany. Ja tak ci współczuję, Haymano. Ja ci tak współczuję, bo tutaj patrzcie na te right clicky, nie? Ten right click. Wszedł częściowo tylko w bridge'a, reszta w jet zginęła, a bridge, który defował, nie zginął i przegrała tę rundę. Haymano, tak ci współczuję. O mój Boże, współczuję ci, bardzo mi przykro. Ósemkę daję. Kolejny klip od Klapka i tutaj bardzo ładnie się schował za ultem Astro. Oni w ogóle go nie zauważyli i tutaj od razu 3K wleciało 4K. No niestety Aisik został zabrany, ale akcja bardzo ładna. Dla mnie to jest Aisik, mordo. Fajnie się przykampiłeś, fajnie zagrałeś, fajnie wykorzystałeś sytuację. Leci 9. Klip od Kromeczki. A i właśnie, coś czego nie powiedziałem jeszcze wcześniej. Miałem to powiedzieć na początku, zapomniałem. No ale ostatnio mówiłem, że jeżeli tam wiadomo zafollowujecie na Insta, jak ktoś na przebieru udział, to może wygrać pejsowa 2 dyszki. Wygrywa, słuchajcie, Oliwia1.1. Macie teraz dokładną nazwę na ekranie. Skontaktowałem się już z tą osobą, więc gratuluję, myślę, że raz na jakiś czas na innych socialach, czy to na Insta, czy na Twitterze, też będę rozdawać jakieś pejsewki, więc możecie śledzić, linki w opisie. A my skupmy się na tym klipie, słuchajcie. Ten klip bardzo dobrze zapamiętałem, bo bardzo ładne timingi on złapał. Patrzcie, jaki fajny timing złapał na bridge'u, akurat był z flashem w ręce i teraz złapie kolejny naprawdę świetny timing, ponieważ patrzcie, akurat, nie wiem co Brinson tu zrobił, akurat wydaje mi się, że ze Steam Beacona wychodził dopiero, nie? Patrzcie. Tak, on dopiero zekwipował broń. Dosłownie dopiero zekwipował broń. Jakby timingi świetne złapałeś, Kromeczka, naprawdę. Genialne timingi, mordo, to się ceni. Dobry timing złapać to jest naprawdę szacun. Ja oczywiście jestem tym przeciwnikiem z reguły. Ja z reguły, ja dostaję sobie timingi. No ale Kromeczka bardzo fajnie tutaj zagrał. Tutaj sobie troszeczkę skipniemy, ponieważ tutaj sobie zajął pozycję, zaplantował. No i teraz został w sytuacji 1-1. Phoenix ultem, czy enemy Phoenix użyje ulta? To jest pytanie. O, to jest pytanie, moi drodzy, czy użyje ulta? Zaraz się przekonacie. I uwaga, no nie użyję ulta, sobie na spokojnie podszedł maina bardzo. I ponownie patrzcie, jaki timing złapał, nie? To jest po prostu klip dobrych timingów. Złapał taki timing, że akurat już nie patrzył, tyłów, bo sobie spojrzał mniej więcej. Jak już to myślał, że pewnie będzie tutaj schowany i chciał sobie przeklirować, sprawdzić te pozycje, nie? Nie no, genialne timingi, mordo, no leci dycha za te timingi. Teraz klip od Kubusia i to jest akcja, moi drodzy, z operatorem, zgadza się. Operator Majster, zobaczymy, co nasz operator Majster tutaj pokaże. Może jakiś tutaj przez smoka z operatora, czy nie? Nie, słuchajcie, to akurat... Dobra, Giznejda, let's go! No i kolejny dajdzik. To byłoby niezłe, gdyby, wiecie, teraz zrobił trzech Znejda. To byłoby idealne, no niestety nie. Nie, on użyła ulta. Dalej ma, Rice ma też swego ulcika, też jest dobra wiadomość. Zabija trzeciego, jeszcze Nionka gdzieś tam jest, zabija czwartego bardzo dobrze i na spokojnie się wcelował. No i została sytuacja 3-1. No i teraz pytanie, czy Kubuś zrobi Ace'a? Oczywiście trzymamy kciuki za Aisika. Uwaga, spojrzał sobie, no i piękny Aisik. Myślę, że dam z tego klipa 8. Teraz klip od Miloden, Sage. Widzę, że cały zestaw oni został kupiony. Oj, tutaj udało się na szczęście zgarnąć tego Brimstone'a. Brama zamknięta, więc oczywiście pora ją zniszczyć. Cyk, pyk, pyk. Czy no dawaj, zniszcz tę bramę. Dawaj. I Aisika teraz. I Aisika. I patrzcie, w ogóle ta Jet bez słuchawek, nie? Ta Jet bez słuchawek. To jest niesamowite. I to w ogóle jak po prostu piknęli, pełna kontrola z Freya. Cudowny klip, daje mocną 9. Teraz klip od Natana Ez. Znów na B? Ile oni tam na tym B idą? Znów na B? Ile oni tam na B idą? Jezu, ja jestem fanem twoich reakcji. Serio, Natan? Imprezę! Często imprezę, ktoś to powiedział. Natan, jestem twoim fanem. I 4 kazulta. Jak się podjarał.
Co? Jestem fanem, serio, jestem fanem ludzi, którzy mają takie reakcje. Mordo, jakby ten, kim w ogóle fajne 4K z ulta, to po pierwsze, po drugie, twoja reakcja to jest złoto. Liczę, że będziesz więcej klipów podsyłać, no ale tym razem ode mnie dostajesz 8. Teraz, moi drodzy, Obito Exe, tylko sobie przeskipujemy już na sam początek rundy i zobaczymy, co Obito Exe tutaj zresztą ciekawego zrobi, co ciekawego pokaże. Gradzie, tuwom. A ten wall od Harbora jest taki, ten updraft był niepotrzebny, ale ten wall od Harbora jest taki niby spoko, bo można wejść w site, z drugiej strony słabo. Bo przeciwnicy mogą się dalej w tym sajcie schować. Wiecie, o co chodzi, jakby ten wall. Wydaje mi się, że lepiej jakby Harbor zawallował tak prosto tutaj do arkady. Wtedy site można sobie na spokojnie wyklearować, nikt się nie przekampi. A do towera po prostu wrzucił tą ścianę, którą wiecie, tak przodem rzuca, nie pamiętam jak się ta abilitka nazywa. Ale wydaje mi się, że tak byłoby po prostu lepiej. Bo ta ściana Harbora taka, przeciwnicy mogliby to naprawdę dobrze wykorzystać. No ale oceniamy gameplay Jet oczywiście tym razem. Gameplay Jet jest oceniany, nie gameplay Harbora, więc skupię się na tym, co Jet zrobi. Obito Exe tutaj ciekawego zrobisz. Piękny tapik, drugi też naprawdę bardzo ładny, cudowny frag. Nie, naprawdę, clean strzały, świetne clean strzały. Fajny klipik daje 9. Teraz Patras 6 fleszuje sobie Mida. O, fleszował tam zresztą kogoś. I tutaj na coś, na co będę chciał zwrócić uwagę, Patras, to za bardzo zoomujesz. No te zoomowanie akurat było spoko, bo fajnie trafiłeś, ale zaraz zresztą zobaczycie dokładnie, o co mi chodzi. To też jest taki tip dla was wszystkich, ponieważ na zoomie się wolniej sprayuje. A tutaj jak widzimy, Patras na zoomie sprayował. Wolniej się strzela, po prostu wolniej się strzela. Jak nie zoomujecie, to szybciej strzelacie, więc nie zoomujcie jak sprayujecie, ale naprawdę fajny ejcik, jeżeli chodzi o twojego klipa, no ale taka uwaga na przyszłość, jak sprayujesz, nie zoomuj, będziesz szybciej strzelać, ale fajny klipik na 8. Świnek, moi drodzy, Świnek z naprawdę świetnym wallem, którego zresztą też muszę nagrać na jakiegoś shortsa, totalnie to zrobię, dam dla ciebie odnośnik Świnek, mam nadzieję, że nie zapomnę, bo ja mam pamięć o tej rybki, postaram się nie zapomnieć, ale jak co, jakbyście to zobaczyli, to dzięki Świnkowi, bo ja autentycznie nie znałem tego walla, albo totalnie o nim zapomniałem. Bardzo fajny wall, bo pozwala naprawdę fajnie pozycję zająć i bardzo fajnie zagrać, i daje naprawdę również bardzo fajne możliwości. Ta ściana mega mi się podoba. Tutaj jeszcze spadła się taka dziurka, jakby ktoś tam, nie wiem, podchodził czy coś, to może jeszcze przez tę dziurkę kogoś trafić, jakby bardzo chciał zresztą. Czemu nie, tak naprawdę, nie? No i uwaga, czy będzie frag? Mamy drugiego fraga, trzeci frag, bardzo ładny, czwarty frag, no i oczywiście liczymy na ejsika. Ostatni był od strony Disha, sobie na niego na spokojnie piknął, no i ejsik jest, daje 9. Dobra, teraz klip od Wieszaka. Tutaj coś, co chciałbym zauważyć, to jest brąz 2. I Wieszak, chciałbym ci powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie grasz. Myślę, że to jest kwestia czasu, aż bierz Silvera, Golda. Myślę, że Golda na spokojnie, bo naprawdę bardzo fajnie grasz. Tylko musisz tę rankę wygrindować, nie? Nowa kolekcja też kupiona, 2 strzały, naprawdę, naprawdę bardzo ładne. I zobaczymy, co on tutaj zaraz dalej pokaże. Na spokojnie sobie patrzy. No dawaj, dawaj, tapik. Ona Marszala wyciągnięte i tapik z Marszala nawet przez ścianę wleciał, przez krawędź ściany ten tapik musiał wlecieć. Naprawdę bardzo ładny strzał. No i została sytuacja 2-1. Został jeden tylko do zgarnięcia. Czy uda się go zgarnąć? Oto jest pytanie, oto jest pytanie, moi drodzy. No i słuchajcie, tak jest. I 4K, bardzo fajny klip, daje 9. Teraz klip od Wisteria Rea. I to jest klip złoto. To jest po prostu złoto, widzę, że w ogóle to też ze strumyka, bo widzę tutaj cel donate'ów u góry, powodzoka w streamowalku ogólnie i trzymam kciuki. Jak cię znajdę na Twitchu, to dam followka, czy gdzieś, gdzie streamujesz. Anyway, patrzcie na to, 5 Sejda i ta reakcja. Jestem fanem tej reakcji, naprawdę. Ale rzucajcie tam zawsze Nejda na Lotusie. No dobra, może nie zawsze, jak już wyczekują Nejda, to nie rzucajcie, ale fraga 2 zgarniecie czy obijecie, a czasami jak widać możecie zrobić nawet Ace'a, nie? To jest klip złoto. Nie wiem jak to się stało, ale ten klip to jest po prostu czyste złoto. Dycha bezapelacyjnie. No i ostatni klip od Za9ksy. No nie przeczytam twojego niku. I ten co ty się... Fajny pasek ma, Fate. Tak, fajny pasek ma, oczywiście. 11-10 sytuacja, więc dosyć close wynik. Czy uda się przeskanować? Niestety się nie udało, ale to jest naprawdę bardzo ładny klip z operatora. Kolejny, słuchajcie, patrzcie. Z operatora, noscope z operatora wleciał. Sytuacja 3-3. Joru jest na plecach, fleszyk niestety wleciał.
bo Sage zniszczyła klona Yoru, ale teraz fleszek od Yoru również wleciał. Widział Raidę, ale uwaga, wcelował się w Yoru i została Raida. Raida spray życia walnęła i jeszcze wleciał doską na koniec. Ten klip to jest również złoto i również daje mu dychę. Więc słuchajcie, finałowych klipów mamy 6. Na szybko sobie przypomnimy. Pierwszy klip jest od Czarny69, który naprawdę bardzo fajnie tutaj zagrał Chamberem, bardzo fajnie przepuszczował. Świetny klip. Kolejny klip jest, słuchajcie, od Embeda, który zagrał Sową, tak, Sową, to jest 6K Sową, moi drodzy, tak, to jest ta akcja, gdzie jest 6K Sową. Trzeci klip, który dostał dychę, jest od Franco, który zagrał bardzo fajnie Reyną, bardzo fajnie się obrócił na typa na plecach, bardzo mi się to podobało, bo to po prostu game sense, jakby widać, że to totalnie, wiecie, usłyszał strzały, od razu wleciał dismiss i dzięki temu sobie bardzo do advantage zdobył na typie na plecach, bardzo świetne zagrania. Kolejny klip od Kromeczki, Kromeczka po prostu book timingów to jest, tak, Kromeczka book timingów. Stary Area chyba nie musimy przedstawiać, tak, Fejsik Zdejna, Fejsik Zdejna, jakby spoko, fajnie. Ja oni się tam musieli poblokować totalnie, nie, jestem ciekawy, co tam się działo w enemy teamie. No i ostatni klip to jest te piękne 5K z Operatora, no i teraz pytanie, kto powinien dzisiaj wygrać? No dylemat troszkę jest, nie ukrywał, aczkolwiek ostatecznie uważam, że powinien wygrać klip od Wisteri Rea, ten to się rzadko zdarza na Ace Ace'a, no ale naprawdę, reszta klipów również była super, dzięki wszystkim za podesłanie klipów, pamiętajcie, że na Discordzie możecie podsyłać, no i to będzie na tyle, w takim razie skontaktuję się z tobą, Wisteria, więc to na tyle i trzymajcie się, hej!